Już po raz kolejny przestrzeń Kościoła Ewangelickiego wypełni się brzmieniami muzyki alternatywnej. O tym, kto zagra na ósmej edycji festiwalu Alterfest, porozmawiam z jego pomysłodawcą Łukaszem Prajerem z Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Cześć Łukasz. Cześć. Widzę, że przygotowania idą już pełną parą. Przed chwilą jeszcze widziałam wyjęte ławki. Za chwilę tutaj pojawi się sprzęt grający. Jak przygotowania do ósmej edycji? No, już jesteśmy na takiej można powiedzieć końcówce, na ostatniej prostej. Teraz już zostały sprawy techniczne, przygotowanie tego miejsca, przygotowanie kościoła, postawienie sceny, nagłośnienia i tak dalej. Także troszkę pracy jeszcze przed nami, ale jest to już ta najprzyjemniejsza praca, bo już przed samym festiwalem. Powiedz mi, co jest takiego niesamowitego w tym miejscu, w tym kościele ewangelickim, że tak dobrze się tu słucha muzyki, i też wykonuje się ją. No na pewno jest to niesamowite miejsce i to mówią nam właściwie wszyscy artyści, którzy tutaj grają i goście festiwalu. Jest świetna akustyka, to po pierwsze, po drugie samo miejsce jest magiczne, bardzo dobrze wygląda i świetnie pasuje do tej muzyki. Jak do tego wszystkiego dodamy ciemność, odpowiednie światła, to na pewno będziemy mieli niesamowity klimat. Ten klimat chyba też przyciąga fanów muzyki alternatywnej właśnie na ten festiwal, bo nie ukrywajmy, lato to jest czas festiwali i, i też uprawia się pewną turystykę festiwalową, a jednak przyjeżdża tutaj wiele osób, e, którzy niekoniecznie są związani z miastem, oni po prostu chcą tu być i słuchać dobrej muzyki. Tak, to na pewno jest coraz więcej gości spoza Mysłowic, nawet z odległych miast z Łodzi w zeszłym roku mieliśmy z Warszawy czy z Wrocławia. Patrząc też na statystyki w portalach społecznościowych widzimy, że na przykład bardzo duże zainteresowanie jest mieszkańców Krakowa tym festiwalem, a to, że odbywa się właśnie w tym terminie jest dla nas nie ukrywam trochę ciężkie, bo to jest czas dużych festiwali. Miłośnicy muzyki wybierają bardzo często. To właśnie te duże festiwale, ogromne, gdzie są gwiazdy, gdzie możemy usłyszeć zagranicznych wykonawców, ale jednak my z roku na rok zbieramy coraz większą publikę, i myślę, że to jest też zasługa tego miejsca. Stawiacie na czołówkę polskiej alternatywy. W tym roku wystąpi Bitamina, Rozali czy Rebeka, ale też prezentujecie debiutantów. Czy to jest Wasz główny cel? Jest to na pewno jeden z naszych celów, żeby właśnie pokazać tych debiutantów, bo mamy w Polsce wiele bardzo ciekawych zespołów początkujących, może jeszcze niezbyt znanych, ale robiących naprawdę świetną muzykę i właśnie przy tej okazji warto ich pokazać w momencie, kiedy uczestnicy festiwalu przyjeżdżają. No nie ukrywajmy zazwyczaj dla tych wielkich nazwisk, przy okazji mogą właśnie usłyszeć tych debiutantów. Dwa dni muzyki, dziesięciu wykonawców i szeroki wachlarz różnorodnych brzmień, jednak związanych z alternatywą. Co nas zaskoczy podczas tegorocznej edycji? Myślę, że na pewno zaskoczy zespół Syny. Ja sam się zastanawiam, jak to wyjdzie, bo ta muzyka według mnie może nie do końca nawet pasuje do przestrzeni Kościoła. Jest to dosyć mocny rap nieco mroczny, e, także na pewno będzie to bardzo ciekawe przeżycie. E, ja zawsze bardziej czekam nawet właśnie na tych debiutantów, o których przed chwilą mówiłem, bo oni zawsze właśnie robią to wow. Mało kto ich zna, a się okazuje, że, że są świetni. I w tym roku na przykład będzie to zespół Santa Barbara, czyli zespół złożony z braci pospieszalskich już kolejnego pokolenia. E, będzie to zespół monopolacki, którego członków znamy między innymi z grupy Bruno Schulz. Ja też bardzo czekam na koncert Katowicko-Mysłowickiego, można powiedzieć, zespołu The Party is Over, ponieważ szykujemy, czy w zasadzie bardziej zespół szykuje niespodziankę gościa specjalnego i zapewniam, że to będzie gość z no tej wysokiej muzycznej półki. Ale jak to mają niespodzianki do siebie, no nie możemy zdradzić, kto to będzie. Warto przyjść, warto przyjść od samego początku właśnie festiwalu, e, zobaczyć tych debiutantów i zobaczyć właśnie tego gościa. No ja właśnie chciałam się jeszcze zapytać o ten Mysłowicki Wąter, bo jakby nie było, ja myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że Mysłowice to jest taka kopalnia dobrze brzmiących dźwięków i, i właśnie ten Mysłowicki e, Wąter się tu pojawia, e, Daria Ryczek, e, Party is over. No możesz powiedzieć o jej współpracy, właśnie innej współpracy z gwiazdami, niekoniecznie z tym gościem specjalnym. No tak, rzeczywiście Daria, mimo że ten jej projekt nie jest bardzo popularnym zespołem. Nie, nie gromadzą dziesiątek tysięcy ludzi na koncertach, ale ona grywa koncerty dla dziesiątek tysięcy ludzi, bo została zaproszona przez rapera Miłosza do projektu Miłość Kobiety, występowała u boku. Kasi Nosowskiej, między innymi, czy Meliko Koteluk. Również ostatnio mogliśmy ją zobaczyć na festiwalu w Opolu, gdzie także wystąpiła z Miłoszem, czy na przykład na festiwalu H&M Love's Music w Warszawie, gdzie grała dla blisko 10 tysięcy ludzi. To jeszcze zapytam o takie twarde, farty, bo zaczynamy w piątek. O której rodzinie? Otwieramy bramy o 19.00. Będziemy mieli jeszcze chwilkę, żeby posiedzieć, porozmawiać, coś zjeść, coś wypić. Natomiast pierwszy koncert zaczyna się o 19.45. I tak samo będzie w sobotę. Bawimy się do około pierwszej w nocy. Czy znajdziemy gdzieś rozpiszcze koncertów? Czy jest to raczej tajemnica i po prostu zapraszacie po prostu, żeby być? Znajdziemy rozpiskę, aczkolwiek nie godzinową. Na naszym wydarzeniu na Facebooku można znaleźć e, e, rozpiskę, gdzie zobaczymy, kto w którym dniu występuje, w jakiej kolejności, aczkolwiek nie podajemy godzin. Po pierwsze ze względu na to, że dajemy troszkę swobody artystom, nie jesteśmy wielkim festiwalem, nie musimy się spinać, że 5 czy 10 minut nagle nam rozwali cały festiwal, e, więc e, śmiało możemy bisować, śmiało możemy e, pozwolić artystom na, na troszkę dłuższy występ. Po drugie, też dlatego, że chcielibyśmy, żeby wszyscy pojawili się jak najwcześniej, żeby usłyszeli wszystkich artystów, a nie tylko tych najbardziej popularnych. Czy zapominalscy jeszcze dziś kupią bilety i czy to może być tuż przed koncertem? Dzisiaj jeszcze kupią, e, czy tuż przed koncertem nie zagwarantuję na 100%, ale myślę, że będą jeszcze e, dostępne. E, póki co można je kupić na portalu Kup Bilecik i w kasie Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej. Tak jak mówię, myślę, że na miejscu również, ale nie wiadomo. Spieszmy się kupować bilety na Alterfest i bawmy się razem już w piątek i w sobotę w kościele ewangelickim i w ogrodzie przy kościele. Moim Państwa gościem był Łukasz Prajer z Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie i zapraszam oczywiście.